Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Jan Ratajczak, zapraszam na sport. 60-lecie akrobatyki sportowej na ziemi lubuskiej z okazji jubileuszu na sobotę zaplanowano uroczystości połączone z 10. Międzynarodowym Turniejem Winobranie. O szczegółach prezes Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej Bronisława Grupa. 6 września w sobotę spotkamy się tutaj na hali na Urszuli. Zadeklarowało przyjazd co najmniej 80 osób. Byli zawodnicy, trenerzy i działacze. Spotkamy się wszyscy razem, żeby świętować jubileusz. Jubileusz się odbywa w dniu, kiedy odbywają się zawody międzynarodowe w akrobatyce sportowej. Będzie to takie spotkanie międzynarodowe młodzieży, jako że oprócz zawodników przyjeżdża 50-osobowa grupa z Berlina, która wystąpi w pokazie specjalnie na tą okoliczność. Staraliśmy się przygotować wiele jakby rzeczy związanych z obchodami, między innymi wystawę, na której będą mogli zobaczyć siebie wtedy, kiedy byli jakby w czołówce światowej i międzynarodowej, byli zawodnicy. Jak wyglądały zresztą dawne piramidy, jak one wyglądają teraz, bo jakby to od początku, od 1954 roku do dnia dzisiejszego spróbowaliśmy pokazać wiele osób, byłych mistrzów, zawodników startujących w zawodach krajowych i międzynarodowych. Cieszymy się sukcesami naszych zawodników, bo przecież ostatnimi czasy byli na Mistrzostwach Świata i czwórka nasza zielonogórska była szósta wprawdzie, ale to też bardzo dobre finałowe miejsce. Myślę, że są postępy i nasze doświadczenia będą służyły temu, że te wyniki będą coraz lepsze. Czwarty zespół ubiegłorocznych rozgrywek drugiej ligi poznał terminarz nadchodzącego sezonu. Zielonogórskich siatkarzy czeka wyjazdowa inauguracja 27 września. AZS zmierzy się wtedy w Oleśnicy z Beniaminkiem, drużyną siatkarza. Tydzień później podopieczni trenera Tomasza Palucha również zagrają pod siatką rywala. 4 października akademicy powalczą o punkty z Mickiewiczem Kluczbork. Pierwszy mecz przy Szafrana będzie przypomnieniem rywalizacji sprzed kilku miesięcy, bowiem 11 października do Grodu Bachusa zawita Gwardia Wrocław, ponownie będąca faworytem i kandydatem do awansu. W Olsztyniach lepszy od akademików. W sparingu pierwszoligowców z Zielonej Góry i Wolsztyna lepszy okazał się zespół z Wielkopolski, który ograł AZS 31-21. Zielonogórzanie w piątek przy Szafrana zagrają mecz kontrolny z drużyną ZW Świebodzin. Będzie to ostatni sparing szczypiornistów przed inauguracją rozgrywek. 13 września AZS rozpocznie zmagania ligowe w Grodkowie, gdzie zmierzy się z miejscowym Olimpem. W sporcie na dziś to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.